Im bliżej kalendarzowej zimy, tym bardziej jesiennie robi się w kraju, zarówno pod względem temperatury, jak i pogody. Aleksandra Mikołajczyk, witam Państwa i zapraszam już teraz na szczegóły. Pogodę wciąż kształtować będzie wyż nad Alp, ale napływające ciepłe i wilgotne powietrze sprawi, że przez cały dzień w całym kraju na niebie zalegać będą chmury, z których od czasu do czasu pokropi mrzawka, a wysoko w Beskidach i w Tatrach popruszy słaby śnieg. I uwaga kierowcy, bo znowu będzie mglisto. A co na termometrach? Od 0 stopni w górach i na Przedgórzu do nawet 9 na północnym zachodzie. A teraz spójrzmy na szczegółowe mapy regionu. Noc mglista i pochmurna z opadami mrzawki, ale ciepła. Od 1 stopnia w Kłodzku, Wałbrzychu i Jeleniej Górze do 4 w Legnicy. I kolejny ponury dzień przed nami. Od rana sporo chmur i okresowe opady mrzawki. Aż do wieczora mogą utrzymywać się mgły. Na termometrach od 3 stopni w Kłodzku do 8 we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać. W południe wyniesie 1018 hektopaskali. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego słaby. Biometr niekorzystny. Warunki drogowe nadal trudne. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. I na dziś to już wszystko o pogodzie. Do zobaczenia.